Witam po krótkiej przerwie. Walki z jawką, ciąg dalszy. Musiałem ją rozebrać, przetransportować, dosyć kawałek do siebie do garażu. Prawie 300 km do miejsca, gdzie ją kupiłem. I tak, porozbierałem ją przy okazji powymieniania wszystkie śrubki. Bo te oryginalne, tu takie zapieczone wszystko jest. Najgorsza śruba, jaka może być, czyli na zardzewiała, zapieczona na śrubokręt płaski, to od razu objeżdża. Musiałem nieźle męczyć, żeby to rozebrać. No i walczę powoli, szukam iskry, muszę sprawdzić cewkę, wykręcić. Sprawdzić, gdyż iskra się zgubiła, czy zgubiła, no. Ma prawo po 15 latach nie być tej iskry. Więc pierwszy zacznijmy od cewki, potem zacznę się bawić iskrownikiem. I powoli do przodu coś z tego będzie, no. Kolejny problem, straszny syf w zbiorniku jest, będę musiał go wyciągnąć, nie wiem, kamieni nasypać do środka czegoś, ropą zalać i będzie się czyścić, no. Wszystkie linki do wymiany. Maneta stoi, hamulec stoi, sprzęgło tylko jako tako w miarę chodzi. No, poza tym no to wszystkie linki idą do wymiany. Ogumienie w miarę w porządku jest. No co tam jeszcze? Dorwałem, akurat udało mi się, bo kranik też paskudny strasznie przeciekał. Udało mi się nowy kranik z epoki dorwać. Ikowa, czyli to chyba nawet chyba ta sama firma co gaźnika. Ładniutki z epoki. Światło może pójdziemy. Z filterkiem. Nie żadna chińszczyzna. Więc po wyczyszczeniu zbiornika go zamontuję. Nową fajeczkę udało mi się skombinować. Wraz z nową świecą fajka. Najprawdopodobniej to są te polskie, takie rometowskie. Ale fajka to fajka. No, będzie działała. No. Więc powoli się bawię. Zalałem silnik oczywiście olejem. Żeby podczas ruszania kopką tam nie przerysować, jak wszystko na sucho będzie chodziło. Więc to jest zalane, no, na dniach, zagaźnik się będę brał. I powoli walczymy, no. Będzie wracać do żywych. Dobra, więc tak, do sprawdzenia pierw podstawy, dlaczego nie ma iskry. Wymontowałem najpierw cewkę, po prostu bez sensu zagłębiać się w iskrownik. Jak może się okazać, że cewka jest uszkodzona, no ma 15 lat, czy ma o wiele więcej, ale przez 15 lat to stało, więc no miało prawo się to rozładować, nie działać nic. Więc żeby sprawdzić cewkę w ogóle, czy to jest takie sprawdzenie, no jest iskra albo nie ma iskry. Wiadomo, że jak się wkręci świecę, to czasem nawet ta iskra może zniknąć. Tu teraz się pokaże iskra, a jak wkręcimy, to może zniknąć. To po prostu, to ma na celu sprawdzenie, czy cewka w ogóle, czy ona cokolwiek daje, czy ona jest jakiekolwiek części sprawna, więc wystarczy, żeby sprawdzić cewkę. Potrzebujemy trzech kabelków. Jeden wiążemy wokół świecy. Łączymy go razem z kabelkiem, który idzie do minusa baterii 9-woltowej. Natomiast drugi kabelek podpinamy z drugiej strony i dajemy do plusa. I teraz po podłączeniu powinna się pojawić iskra. O, iskra się pojawia, moment, zbliżymy. O, dobra. Ta iskra jest, pojawia się. Czyli na wstępie mogę wyeliminować uszkodzenie cewki, gdyż iskra robi. Czyli niestety, czy szczerze wolałbym, żeby ta cewka była zepsuta, niż żeby musiał grzebać w iskrowniku. No ale pięty w kieszeni będę musiał nowe kupować, że tak powiem. Czyli niestety muszę rozbabrać iskrownik. Dobra, no to nic. Idziemy dłubać dalej. Dobra, kolejny taki, można powiedzieć, protip. Musiałem zajrzeć do stacyjki. I przy okazji uznałem, że pokażę wam jak fajne, czy jak łatwo przywrócić chrom do, że tak powiem, do dawnego blasku. Bez używania żadnej chemii, żadnych tam past czy innych takich. Widać, ta strona jest bardzo zaś nie działa. Taka patynka już powoli się robi. Tu w miarę to wyczyściłem już. Polecam wam, się nazywa wełna stalowa. To idzie kupić w Leroy Merlin za dyszkę. Takie całe opakowanie tego jest. Są różne, różna grubość tych. To jest, nie mylcie tego z druciakiem do garów, bo druciakiem do garów to byłoby tylko szkoda i by się to porysować. To jest taka bardzo takie niteczki stalowe i po prostu bierzemy, polerujemy i wygląda naprawdę to przyzwoicie. Na przykład teraz tak to wygląda z tej strony. Przejedziemy parę razy.
O wiele lepiej, tak, właściwie ta góra. Trzeba się trochę namachać, jest trochę z tym roboty, ale myślę, że akurat to jest jedna z przyjemniejszych części pracy przy remoncie, czy właśnie takim odpalaniu takiego starego motocykla. No, tak to powoli zaczyna ładnie wyglądać. Można to polerować także aluminium. To też nie szkodzi temu. Cik. I na przykład właśnie dzięki tej wełnie fajnie też idzie polerować w łatwy sposób kartery oraz osłonki. Znaczy, naprawdę fajnie przyzwoicie wygląda. Owszem, nie jest to może efekt jak po szkiełkowaniu, ale na krótką metę wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Wiadomo, warto to zrobić, powtórzyć przed sezonem, po sezonie, żeby to wyglądało. Ale efekty myślę są naprawdę bardzo fajne w stosunku do ceny, jaką za tą wełnę trzeba zapłacić. Tak. Wiadomo, jak mi się coś zardzewiało, no to tego niestety no, nie przywrócimy, tak, jeżeli chrom po prostu już odpadł. Żarło to, albo byśmy wszystkie pasty na świecie wzięli, przywieźli to i wypolerowali tym, to by nie dało rady tego zrobić. Po prostu jak chrom zniknął, to nic się z tym nie zrobi. Ale jeśli chrom po prostu jest spatynowany lub jest delikatna rdza, tak na tej oprawce z lampy, no to jak najbardziej można to wykorzystać. Dobra. Dobra, kolejną ważną, jak nie jedną z ważniejszych czynności podczas uruchamiania takiego starego motocykla, który teraz stał, jest wyciągnięcie i rozebranie, no i oczywiście oczyszczenie gaźnika, tak, no bo słaba sytuacja, gdy odpalamy motocykl, on nam kaszle, prycha i nie jedzie. A przyczyną jest to, że po prostu dysza może być zanieczyszczona, czyli po prostu musimy go rozebrać. Dobra, rozebrałem komorę pływakową, widać jaki tu jest syf. A, po tylu latach oczywiście miało to prawo. No i jakbyśmy tego nie wzięli, nie wyczyścili, no to ten syf zostałby zasany do silnika, no i słabo by to wyglądało, bo w ogóle nie zostałoby zasany, tylko zapchałoby po drodze wszystko. Pływak należy także sprawdzić, czy jest szczelny. Najlepiej zrobić to, nie wiem, do kieliszka, czy żeby nalać trochę paliwa i po prostu go tam sadzić. Jak będzie pływał, no to znaczy jest szczelny, jak zapalnie, no to do wymiany. Nic, no trzeba po kolei każdą dyszę wykręcić, każdą od wolnych obrotów, od biegu jałowego, od wolnych obrotów, od składu mieszanki, aż wyczyścić. Najlepiej, tak jak wcześniej mówiłem, fajną sprawą, na przykład chcemy z zewnątrz wyczyścić, no też ta wełna stalowa też tym może, no, od razu lepiej to wygląda. Fajnie wszystko jest ładne, czyste. Oczywiście pierw od środka proponuję wszystko wyczyścić, wyskrobać cały ten maraz. Tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Kolejny etap remontu, odpalania, próby uruchomienia tego złomu, to jest ta zbiorniku, no za bardzo nie widać tego. Po 15 latach się zrobił straszny syf, jest strasznie dużo rdzy. No i jakbyśmy to zalali paliwem, spróbowali odpalić, to wiadomo, że to syf poleci. Pół kilo gwoździ, ropa, no i nic, trzeba włożyć, pomiąchać. Na pewno coś się oczywiście na końcu, że będzie zalać jakąś farbą. Tak, żeby zabezpieczyć od środka, nie? Dobra, gwoździe są w środku. I teraz trzeba będzie tak, albo przez wadnistym jechać, albo zaraz znajdziemy jakiś inny sposób na to. Jest taki. Nie chcę mi się, brzydko mówiąc, napierdalać tym przez 2 dni. Zawinąłem to w strecze, w folię bąbelkową. I plan jest taki. Praleczka. Nowa kupiona, stara idzie do odstawki i tak już to jest złom, nawet dla biednej rodziny to by było siera oddać, bo jest zepsuta, nie płucze, nie wiruje, ale silnik działa. Więc to pójdzie tu. I ładnie to wyczepię i myślę, że rdza odpadnie. Poszedł. No dobra, czyli o kurwa, tu jest grzyb. Dobra, wrzucamy to tutaj. Kurwa, tego nie przewidziałem, nie? O, weszło. Dobra, siedzi. Teraz jak się
się to włącza w ogóle? Jak będzie? Czekaj, co by tu włączyć? Teraz co włączyć? Ale nie wiem, kurwa, tkaniny delikatne, bawełna. Dobra, damy normalne pranie, płukanie, nie, wirowanie, nie, raczej. Nie, to płukanie zrób. Dobra, damy 40. No jak płukanie, jak tu nie ma tej wody? Dobra. No ale będzie się powoli kręcić. Tak. Jak dajesz normalny prop. Jedziesz. Słyszę dziwne kurwa dźwięki. No i pierzy. No. Albo i nie. Dobrze, że ten zbiornik w ogóle jest schowany pod blachami, jakby to. Mam nadzieję, że nie upierdzieli krótce od kranika. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech to trochę się pokręci. Zobaczymy.